MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Mściwojewski, Daro Lew. Witam Cię, Hubercik, dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, ostatnio dodałeś, widziałem na Twittera nasz wywiad. Tak. Z Hubertem i ktoś odpowiadał. Ciekawie odpowiadał na pytania. Dokładnie, bo ja też źle to napisałem, no ale co zrobić. No co zrobić, słuchaj. Że jesteśmy, nie? Tak, człowiek się uczy całe życie. Tak. Darku, poddymiałeś do mojego rozmówcy, czyli Bagiety właśnie przed chwilą, zobacz, walkę z cieniem będzie robił. Tak, bo Bagieta dzisiaj jest odpalony, ale to dobrze, że dzisiaj, bo mi się wydaje, że jutro już nie będzie. Nie wiem, coś mu się dzieje. To nie ma co zwracać uwagę na... Nie będziemy mówić na co, nie? Słuchaj, ale bardzo fajnie się pokazałeś. Była ta moc w tych tarczach, naprawdę w tych ciosach, no. A bo wiesz, no mówię ci, że się przygotowałem, nie? Nie olałem go, nie. Większość ludzi myśli, że go olałem. Nie olałem go. Zrobiłem treningi normalnie, także... Kurwa, wiesz, nie chcę przegrać, nie? A różnie to może być po walkach Najmana z Jóźwiakiem, nie? No właśnie. No wiesz, no kurwa, też Jóźwiak miał wygrać, kurwa, z ciosem i kurwa, ten mniejszy, ten to i co się, nic się nie udało, kurwa. No, wiesz, no Paweł ostatnio ja trochę zawodził. Ludzie, kurwa, po prostu za bardzo, ja wiem, że to są fryki, nie? Że trzeba tego, ale kurwa, trzeba doceniać swoich jakby oponentów, nie? Trzeba. Każdy ma coś tam w sobie, jest dobry, nie? Także wiesz. Słuchaj, tutaj może się zdarzyć wszystko, nie? A to są walki, nie? A nie kurwa gry w Cymbergaja, nie? Oho, dobrze! Darku, słuchaj, powiem ci tak. Starcie o tyle ciężkie dla ciebie na pewno mentalnie, no że ty sobie nie możesz pozwolić na przegraną w tym pojedynku. A też ci wjechałem na psychę. Nie, kurwa, ja do tego tak nie podchodzę. No słuchajcie, kurwa, ja mam też swoje lata, słuchaj, kurwa, ja też już nie jestem młodzieniaszkiem. Bagieta jakby nie ma swoje zalety, no jest młodszy, kurwa, może jakiś postęp zrobił, ja nie wiem jak on w ogóle, wiesz, co on umie, no. Na razie go w ogóle, tak mówię, na razie go nie lekceważę, podchodzę do niego tak rzeczywiście, wiesz, na 100%, bo no różnie może być, no wiadomo, kurwa, może się w klatce różne rzeczy, mogą się różne rzeczy wydarzyć, a ja tak jak mówię, jestem mało odporny na to, co się wkoło dzieje, nie? Już teraz lepiej, wiadomo, nie, że już to opanowałem w jakimś stopniu. Ale zawsze jest to mój jakiś trzeci oponent, nie? Darku, myślisz, że gdyby nie głowa, to walczyłbyś na jakimś takim przyzwoitym poziomie zawodowym? Myślę, że tak. Tylko, że u mnie był ten problem, że ja za późno zacząłem trenować, nie? Znaczy trenować może nie, ale że się bić po prostu, nie? Ile miałeś lat? No 38, nie? Dlatego wiesz... Ci odbiło na stare lata wtedy, dlatego, co? Kurwa wiesz, no w tym wieku raczej... Nie myślałem, żeby tam jakoś podbijać rynki amerykańskie typu UFC, kurwa, Pride i te inne kozie wulki, ale kurwa, no te fryki fajnie, że się pokazały, nie? Bo jak się te fryki pokazały na rynku, to po prostu takie, pamiętam do dzisiaj, jak jadę w autobusie, kurwa, jakimś tam angielskim podwójnym i oglądam sobie jakieś tam na YouTube jakąś z fejmu, jakąś konferencję i to mi... Pierwszy raz jak oglądałem, nie? To mi taka iskierka, bum, w oczach, mówię, kurwa, muszę tam być. Może to jest to, nie? I tak wiesz, zacząłem dużo o tym myśleć, moja podświadomość dążyła do tego, żeby tu być. I moja podświadomość, wiadomo, która jest, którą trzeba nauczyć tego, żeby tu być, więc jestem. To ty napisałeś wtedy do Najmana, serio, o ten pojedynek? Jak to wyglądało? Czy wy to ustawiliście? Nie, kurwa, jakie ustawienie, no. Pytam tylko, dlaczego, no. Dlaczego takie pomówienia? Nie, absolutnie. Ja po prostu jakoś tym Najmanem się interesowałem wtedy, bo on był taki popularny wtedy, wiesz. No. Dużo się działo wokół jego osoby. Ja byłem taką osobą, że tam mieliśmy jakiś kontakt, tak? Coś tam, jakieś filmiki wysyłaliśmy z treningu, takie tam pierdoły. I kiedyś do niego napisałem, kurwa, że gdyby kiedyś chciał, to możemy zawalczyć oczywiście tam, jak będzie chciał, nie? No i taka propozycja przyszła wtedy z fejmu, aż byłem sam, kurwa, w szoku, nie? O. Kurwa, zadzwonił pan Rozpara, nie? Arab Zwor i nie wolno było odmówić, bo wiedziałem, że to już będzie jakiś schodek, nie? I co, już reszta to tylko historia, nie? Reszta już, scenariusz sam się pisze, nie? Moja podświadomość wygrała. Co, Darku, się bliżej? Nie, no, za to szacun. I potem pamiętam ten nasz wywiad, tam pamiętasz na Mazurach. Ja pierdolę, co tam się działo. Pierwszy mój wywiad z tobą to byłem w ciężkim szoku, nie? Ach, fajnie się to wspomina, ale
Było to ciężko dla mnie, ciężkie czasy jeszcze. Ale ja mam to samo, Darku, wtedy ja... wiesz, to też były moje początki, ja też mówię, kurde, wiesz, ja tam pojechałem, wy, taka jedna klika, mafia, można powiedzieć. Jaka klika, jak tam do nich przyjechałem, Mirek mnie wziął wtedy na turniej, 2 tygodnie tylko tam z chłopakami byłem, bo też wtedy był chyba lockdown w Anglii, czy coś takiego, pamiętam, i też ciężko w ogóle było z treningami, nie? I Mirek do mnie kiedyś zadzwonił, mówi, dawaj Darek, przyjedź do mnie, nie, potrenujemy razem. I pomógł mi wtedy Mirek, nie? Bardzo fajnie, pozdrawiamy Mirka Opnińskiego. Oczywiście. Mirek zawsze na propsie, także u mnie jest, także... oczywiście dziękuję Mirkowi wtedy za tą pomoc, bo jakby, gdyby nie on, to może ta walka by jeszcze gorzej wyglądała. No w sumie tak. No i co, słuchaj, teraz Prime, wracasz potem do Fejmu, co pewnie? No nie, no myślę, że tak, no mam kontrakt w Fejmie jeszcze, także myślę, że jeszcze tam Fejm ma jakieś pomysły na mnie. Na razie o tym nie myślę, na razie myślę tutaj o jutrzejszym dniu, żeby zaliczyć kolejne zwycięstwo, nauczyć Bagiety troszeczkę rozsądku, jak się zachowywać powinien podczas, jak ktoś schodzi z ringu, bo nie musisz czasami być brawo, ale możesz przynajmniej mordę zamknąć, być spokojny i się przynajmniej nie odzywać, a nie pierdolić jakieś kocopały, wyzywać, pluć i tak dalej, nie? Dlatego jutro, tak jak mówię, nie interesuje mnie ten wynik. Od razu mówię, że czy przegram, czy wygram, w dupie mam, idę go po prostu pokarać, bo mi się wydaje, że to, co zrobił, musi zasłużyć. Musi wiedzieć, że tak się po prostu nie zachowują ludzie, tym bardziej, którzy walczą we frikach, czy nawet obojętnie gdzie, teamów obcych, obcego oponenta się nie pluje, nie wyzywa i tak dalej, bo oni nie są nic winni temu, że wiesz, że coś się dzieje między na przykład mną a zawodnikiem, tak? Także szanujmy teamy, bo to jest bardzo ważne, a co się między nami dzieje, to wiadomo. Tak jest moje zdanie. I szanujmy też zieleń. Daro Lew, dzięki. Szanujmy wszystkich starszych ludzi. Wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi. Tylko nie mędy. Starszych ludzi. Tak. Jeszcze raz. Dziękuję. Pozdróweczki.